po spotkaniu Jagiellonia Białystok Pogoń Szczecin. O komentarz spotkania poproszę trenera drużyny gości, pan Dariusz Dorczyk. Dziękuję też Państwu. Oczywiście zwycięstwo bardzo cieszy. Na drugim terenie. Trochę żałujemy, że przerwy mieliśmy dobry rezultat, chyba bez szału przerwy. Cieszy mnie też to, że nie daliśmy się pomóc emocjama, a nadal próbowaliśmy grać piłkę i konstruować akcję. Jedna z nich przyniosła nam trzecią bramkę. I bardzo cenny trzy punkty, także brawa dla całego zespołu na punkty, które traktowaliśmy. Mieliśmy problemy, dwa problemy. Ale na analizę tego spotkania pewnie przyjdzie czas, bo zwycięzcy się nie sądzi. To nie będzie jakieś wniosek z tego, że będziemy mieli do wyciągnięcia. Na razie cieszymy się z tego, że kwestia na bardzo gorące terenie, z dobrze grającym na Jagiellonii. Zrobiliśmy trzy bramki i zdobyliśmy trzy punkty. Dziękuję bardzo. Trener Jagiellonii Białystok, pan Piotr Stukowiec. Muszę poprawić trenera. Gratuluję zwycięstwa, ale muszę poprawić głowę. To my strzeliliśmy trzy bramki. Może trzy punkty jadą do Szczecina. Na pewno jesteśmy rozgoryczeni wynikiem, ale nie powiem, że to jest zaangażowanie zawodników. Myślę, że dobry mecz w wykonaniu obu drużyn. Jeśli chcemy grać w górnych rejonach tabeli, na pewno nie możemy tak łatwo tracić bramek i tutaj na tym elementem będziemy pracować i to jest coś, co już nie teraz szybko rzuca się w oczy. To nie jest tak, że na tym pracujemy, ale jest trochę nowych ludzi, cały czas to się zgrywa i na pewno tutaj do tego mam jedyne zastrzeżenie z tego meczu. Wynik mógł być równie dobrze w drugą stronę. Taka jest piłka. Myślę, że dzisiaj pokazaliśmy to, co pięknie. Bramki, sytuacje, mecz mający w napięciu i ten stadion. Myślę, że tak już powiedziałem, rozgoryczenie, bo może wynikiem, ale na pewno emocji nie zabrakło. Ci, co byli dzisiaj na stadionie, byli na pewno tutaj razem emocjonowani. Bierzemy się dalej do pracy. Następny mecz, myślę, że jest na czym się tutaj zawiesić, jeśli chodzi o naszą grę, bo są momenty bardzo dobrej gry i następne mecze z takim samym zaangażowaniem, z takim samym podejściem, czy to na wyjeździe, czy u siebie, drużyna będzie grała w podobny sposób. Dziękuję bardzo. Zapraszam do zadawania pytań. Proszę o sygnalizację chętnych. Co rok przekazany mikrofon. Dziękuję. Dzień dobry, Andrzej Jakubowski, Jagiellonia Net. Ja pytam do pana Rastka bardzo pamiętam, że czy teraz już będąc po spotkaniu dokonałby pan jakichś zmian, gdyby pan miał to świadomość, grywając troszkę w składzie podstawowym po raz następny mecz, czy ma pan troszkę więcej jasności, jeżeli chodzi o takie pierwsze 11? Czy byłyby jakieś zmiany, czy pan wyszedł to samo 11? No i jak pokazała pierwsza połowa, na pewno takie by zmiany nie były, bo gdybyśmy wyszli może podobne 11 jak w drugie połowie. Ale nie wiem, czy chodzi o zmiany w ogóle wyjściowej 11, czy w trakcie meczu. To jest wiadomo, że ideologię można dorabiać do wyniku i teraz wszyscy są mądrzy. I nie można też tak przechować drużynę i wypadnięcie podstawowego zawodnika kapitana Grzyba. Nie można w drużynie robić rewolucji i staraliśmy się jak najmniej tych zmian personalnych w drużynie, żeby wszystko dobrze funkcjonowało, co drużyna dalej funkcjonowała, żeby tutaj on nie zachwiał. Pokazało życie, że można. Że jednak tych błędów trochę ustrzegliśmy się i to nie jest tak, że to jest tylko wina jednego zawodnika, który zszedł z przerwy. To jest kwestia poprawy całej gry, tak już powiedziałem, zbyt łatwo prowadzimy, zbyt łatwo tracimy bramki i tutaj nad tym będziemy pracować. Natomiast wiadomo, że teraz jak już znamy przebieg spotkania, to podejrzewam, że i trener miał tam jakieś korekty.
Dziękuję. Ja Ciebie na razie, ja także panie trójmiastokowca. Panie trenerze, w pierwszej połowie wszystko wyglądało tak, jakby bylibyście tylko cały czas prawą stroną. Ta lewa strona była no, cały czas jakby taka podciążona. To były założenia taktyczne. Bo to ładnie wyglądało tak, jak koledzy boją się grać tam na lewą stronę, no wchadzę i on, nie wiem, może 10 razy do piłkę. No 10 to sporo. To nie były założenia. Mieliśmy grać obokoma bokami i zdaję sobie sprawę, bo też to widziałem, że ta jedna strona praktycznie nie funkcjonowała. Dlatego poczyniliśmy też zmiany i tutaj z nowym zawodnikiem, który nie grał żadnego z panów z nami, który nie oddawał i Gajus praktycznie nie zagrał jeden z panów. Mówię tego, żeby to traktować jakieś anili, czym sprawiedliwienie. No po prostu teraz są dla nas niektórymi, te pierwsze mecze są takimi meczami kontrolnymi i sprawdzamy różne ustawienia, tak samo jak z ryzykiem wyzwolenia się ustawienia Gajosa tutaj w pomocy. No już poszliśmy na bank i teraz zastanawiam się, czy można było jeszcze ewentualnie utrzymać już ten wynik i trochę spokojniej do tego podejść, z tym, że to zmiany to nie jest taka prosta sprawa. Myślę, że wycisnęliśmy dużo z tego meczu, ale na pewno to nikogo nie zadowala. Dziękuję. Są jeszcze pytania? Jeżeli nie, dziękuję za przybycie.